w ambasadzie amerykańskiej. Nazywam się Frankie Sturm. Jestem zastępcą attaché kulturalnego w ambasadzie. I jestem trochę pod wrażeniem, że mamy taki tłum kilka dni przed Wigilią. To znaczy, że mamy ciekawy temat i ciekawego prelegenta. Dzisiaj mamy Bart Szewczyk. Bart pracuje w Stanach na Uniwersytecie Columbia jako Associate in Law. Jest ekspertem prawa międzynarodowego Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. I on jest członkiem prestiżowej organizacji Council on Foreign Relations. I dzisiaj ma prezentację na temat Is the United States in decline? Coś w tym rodzaju, tak. Coś w tym stylu, tak. Właśnie ciekawe jest, jak właśnie to pytanie jest sformułowane. No, dzięki Franki za zaproszenie i dzięki Wam wszystkim, że przyszliście szczególnie tuż przed świętami i biorąc pod uwagę korki w Warszawie, jestem też pod wrażeniem, że aż tylu Was przyszło. I jest to ciekawe pytanie, prawda? Więc to, jak było oryginalnie sformułowane, to czy pierwszeństwo Stanów Zjednoczonych się kończy? I jak pewnie wiecie, dzisiaj miał być według Majów koniec świata też. Jakoś jeszcze tutaj stoimy, jesteśmy, nie wiem, czy się to zmieni do północy, ale tego typu przewidywania często są nie do końca trafne, prawda? I też trochę trudno za daleko w przyszłość widzieć i przewidzieć dokładnie, jak świat będzie wyglądał za 20, 30, 50 lat. Więc można by powiedzieć, że takie pytania, zagadnienia nie są aż takie pożyteczne, ale z drugiej strony Eisenhower miał bardzo dobre powiedzenie co do planów, że plany są niczym, ale planowanie jest wszystkim, prawda? Że jednak warto jest myśleć o tych rzeczach i podobnie przewidywania nie są, są niczym, ale przewidywanie, proces analizy i przewidywania jest bardzo pożyteczny. No i w tym przypadku okazuje się, że jest sporo, co możemy powiedzieć na ten temat. Przez ostatnie 16 lat jeden instytut badawczy w Stanach, National Intelligence Council, przeprowadza co 4 lata analizy globalnych trendów, jak świat będzie wyglądał, powiedzmy, przez następne 20 lat, prawda? I oczywiście te analizy się co 4 lata trochę zmieniają, ale ogólnie te trendy są dosyć precyzyjne i świat aż tak szybko się nie zmienia, więc można powiedzieć dokładnie, znaczy nie dokładnie, ale można ogólnie powiedzieć, w którym kierunku się rzeczy rozwijają i jak podział wpływu czy podział siły na świecie będzie wyglądał, powiedzmy, przez następne pokolenie. I akurat w tym miesiącu, dosłownie kilka tygodni temu, wyszedł kolejny raport. No i tak, żeby podsumować odpowiedź na nasze pytanie, czy pierwszeństwo Stanów Zjednoczonych się kończy, można powiedzieć, że nie, że jednak ogólna percepcja, która jest pewnie wywoływana poprzez kryzys finansowy sprzed 4 lat, która jest taka, że gospodarka Stanów jest w nie najlepszej pozycji, ogólnie Zachód ekonomicznie się zmniejsza względnie do, powiedzmy, Azji i reszty świata, nawet będzie spory, ale nie aż taki silny jak przedtem, że te czynniki spowodują to, że ogólnie siła polityczna i Stanów, i ogólnie biorąc Zachodu, też się zmniejszy. Ale jest to troszeczkę za prosta analiza powiedzmy, czynników ekonomicznych do ogólnych wniosków, jaki będzie podział siły. I raport tego National Intelligence Council, Global Trends 2030, możecie sprawdzić na internecie, akurat obecnie jest dostępny na iPadzie i na Kindle i w PDF-ie, więc w różnych formatach można przeczytać. Niestety tylko po angielsku, ale być może też będą
tłumaczenia. I wnioski tego raportu są takie, że oczywiście, jeżeli chodzi o trendy ekonomiczne, to wpływ, baza siły, jeżeli można to tak określić, ekonomiczna baza siły Stanów będzie trochę malała. Więc obecnie, jeżeli weźmie się gospodarkę Ameryki w porównaniu do gospodarki światowej, to wynosi około 23%. I przez następne pokolenie, przez następne 20-30 lat, powoli będzie to się zmniejszało, ale nie aż tak daleko. Na poziomie powiedzmy 18-20%, więc trochę się zmniejszy względnie do gospodarki światowej, ale nie zniknie, prawda? Nadal będzie duża i dosyć efektywna gospodarka Stanów. Tym samym gospodarki Azji będą się dalej rozwijały, być może nie aż tak szybko jak Chiny obecnie, nie na poziomie 10%, ale trochę wolniej, powiedzmy od 5-7%, ale nadal dosyć szybciej będą się rozwijały względnie do gospodarek Zachodu i powiedzmy w ciągu 10-15 lat gospodarka Chin będzie na równi z gospodarką Stanów Zjednoczonych, około powiedzmy 19% gospodarki światowej w Stanach i Chinach. I pytanie jest, czy ta równoległość, czy równowaga między Stanami i Chinami, jeżeli chodzi o rozmiar ekonomii, będzie się przeliczało na równowagę siły na świecie. I wniosek tego raportu i moje własne analizy też to sugerują, że jednak nie. I dlaczego? Po pierwsze, są różne elementy, które się sprzyjają do ogólnej pozycji siły na świecie. I nie jest to tylko baza ekonomiczna, ale też wydatki na wydatki wojskowe, poziom technologii i inne czynniki, tak jak edukacja, siatki dyplomatyczne, tradycje polityczne, jak często dane państwo jest zaangażowane na świecie, jaką ma wolę zaangażowania na świecie. I na tych wszystkich innych czynnikach Stany nadal będą wyprzedzały Chiny o dosyć duży dystans. I oczywiście to troszeczkę trudno tak bezpośrednio, powiedzmy, liczyć te poszczególne elementy siły i powiedzieć, że to państwo będzie na powiedzmy poziomie 30% ogólnej siły na świecie, a to państwo na poziomie 15%. Ten raport próbuje jednak takie kalkulacje zrobić i nie chodzi tutaj o jakąś precyzyjność, prawda, że jeżeli będziemy mieli powiedzmy 30% dla Stanów i 15% dla Chin, to w każdym przypadku, w każdym kryzysie wpływy Stanów będą jedna trzecia i wpływy Chin będzie 15%, prawda? To nie o to chodzi, ale po prostu chodzi o to, żeby mieć ogólny sens, jakie będą pozycje siły poszczególnych aktorów. I jeżeli chodzi o następne 20 lat, to obecna pozycja Stanów i Zachodu względnie do innych aktorów nie będzie aż taka inna. Tym samym będzie to znaczyło troszeczkę inny sposób prowadzenia polityki przez Stany Zjednoczone i też ogólnie biorąc przez Zachód. Więc jeżeli Stany z Europą wcześniej mogły bardziej polegać na, powiedzmy, na NATO, na instrumencie wojskowym, czy nawet na instrumencie ekonomicznym, aby egzekwować swoją wolę,
to teraz i Stany, i Europa będą bardziej musiały polegać na współpracy z innymi państwami, dalej w pozycji pierwszeństwa, gdzie będą egzekwowały inicjatywę i ogólne sformułowanie pomysłów na rozwiązanie danych problemów, ale tym samym będą musiały namówić czy perswazją nakłonić innych do współpracy. I aktorzy, którzy będą potrzebni do rozwiązania danych problemów, będą inni, biorąc pod uwagę dany kryzys czy dany problem. I to jest też nowy trochę element nowoczesnej polityki zagranicznej. Więc jeżeli pomyślicie pod koniec II wojny światowej, która oczywiście dla Polski była katastroficznym wydarzeniem i też decyzje podjęte pod koniec wojny były niekoniecznie fortunne dla Polski, to ogólnie rzecz biorąc trzeba było się namówić między trzema osobami, prawda, między Rooseveltem, Churchillem i Stalinem, aby uporządkować jakoś świat, prawda, tak ogólnie rzecz biorąc. Oczywiście nie jest to w żaden sposób demokratyczny proces podejmowania decyzji, ale była to stabilna decyzja, prawda? Te trzy osoby, przedstawiając swoje państwa, mogły egzekwować swoją wolę, swoją wspólną wolę na reszcie świata. Już teraz tak nie istnieje i w przyszłości elementy siły czy władzy będą coraz bardziej podzielone między różnymi aktorami, nie tylko między Stanami, ale też niestanowymi aktorami i też między prywatnymi grupami, czy firmami, czy jednostkami. Więc Stany, nawet jeżeli będą na pozycji pierwszeństwa przez następne pokolenie, i nawet jeżeli będą miały trochę mniejszą bazę ekonomiczną, żeby egzekwować swoją wolę, to będą bardziej musiały polegać na tak zwanym soft power, nie? Miękkiej siły, siły atrakcji, siły perswazji, żeby namówić innych aktorów do rozwiązania poszczególnych problemów. I dobrym przykładem tego, żeby może tak trochę sprecyzować analizę, była ostatnia interwencja w Libii. Nie wiem, jak blisko śledziliście te wydarzenia, ale Stany, z tego ja nie mam żadnych wewnętrznych informacji na ten temat, więc jestem w tej samej pozycji co wy, czytając po prostu gazety i różne analizy, ale z tego, co ja wywnioskowałem, to rzeczywiście Stany na samym początku były trochę bardziej ciche na temat kryzysu w Libii. Nie wiem dokładnie, jakie były dyskusje prywatnie i poza kulisami, ale widać było, że była dosyć spora koordynacja między nie tylko państwami europejskimi, ale też z innymi państwami z Ligi Arabskiej, z poszczególnymi państwami w Lidze Arabskiej, z Qatar i United Arab Emirates. I w końcu, jak już doszło do podjęcia decyzji i interwencji wojskowej w Libii, to nagle okazało się, że miałeś dosyć dużą siatkę aliantów, którzy mogli pomóc. Stany dosyć w ostatniej minucie nagle przejęły pozycję inicjatywy i znowu, nie wiem, jak dużo było za kulisami już przedtem, jak dużo było dopiero w ostatniej minucie, ale witam. Trzeba przyznać, że tuż przed interwencją, jak doszło do debaty nad
rezolucją w Radzie Bezpieczeństwa, to Stany przepchnęły bardziej agresywną pozycję, aniżeli nawet była popierana czy przez Francję, czy przez Wielką Brytanię. I wpisała w rezolucję Rady Bezpieczeństwa, czy zintegrowała rezolucję Rady Bezpieczeństwa te cele, które Stany uważały były konieczne do sukcesu tej misji. I w ciągu kilku miesięcy udało się te ogólne cele uzyskać. Więc po pierwsze przeciwstawić się Gaddafi i żeby nie było żadnych masakr w Libii. I tym samym związany, żeby zmienić rząd w Libii. Oczywiście alianci przekazali, czy ustanowili no-fly zone, w ramach którego lokalni aktorzy mogli egzekwować te cele, szczególnie ten drugi cel. Ale jeżeli się zbada ten cały proces od początku do końca, to widać nowy model prowadzenia polityki międzynarodowej, prawda? Gdzie nadal ma się pierwszeństwo w tym sensie, że bierze się inicjatywę i kreuje się ogólną koncepcję, jaki jest problem, jakie będzie rozwiązanie, ale tym samym trzeba przekonać innych, żeby ciebie wspomagali, prawda? Bo nie będziesz robił tego sam. I ewentualnie, i w końcu jest to bardziej efektywny model prowadzenia polityki międzynarodowej, ponieważ jest tańszy, jest bardziej efektywny i tym samym przedstawia nie tylko twoją opinię jako Stany, ale też opinię wielu innych aktorów i wielu innych państw. I wydaje mi się, że ten model rozwiązywania kryzysów międzynarodowych będzie bardziej aktualizowany w przyszłości. Zobaczymy dokładnie, jak to, wracając do Majów, jak to będzie w rzeczywistości. Nie? Więc widzę, że jest tutaj nagrywane, więc jeżeli się to nie sprawdzi, to mam nadzieję, że to spotkanie nie będzie gdzieś na YouTubie przeciwko mnie używane. Ale a jeżeli będzie to w akademii, tak się zawsze zdarza, że tego typu przewidywania czasami się nie sprawdzają. Ale z tego, co ogólnie widzę, to rzeczywiście taki model podejmowania decyzji w polityce międzynarodowej wygląda na bardziej efektywny od wszystkich innych alternatyw. Powiem jeszcze parę słów. Nie wiem, czy będzie okazja poznać resztę ekipy ambasady, ponieważ przypuszczam, że wielu z was widziało też ten teledysk świąteczny ambasady i pewnie chętnie byście zobaczyli to na żywo. Nie wiem, czy są jakieś koncerty organizowane tutaj sztabu ambasady, ale mam nadzieję. Ale mam nadzieję, że tak. Jeszcze nie, ale być może będzie. Tak będzie. W każdym razie jeszcze parę słów o tych ogólnych trendach i potem może przejdziemy do waszych pytań, bo przydatny jest ogólnie dialog na ten temat. Kilka tygodni temu w instytucie, gdzie jestem członkiem, w Radzie Spraw Zagranicznych, Council on Foreign Relations, mieliśmy też debatę na to zagadnienie. I szczerze mówiąc, opinia była dosyć mieszana na temat, czy pierwszeństwo Stanów się kończy, czy będzie kontynuowało się przez następne, powiedzmy, 20-30 lat przynajmniej, nie? Bo trochę trudno przewidywać poza, powiedzmy, 20-30 latami. I jest cała seria autorów i cały rynek, powiedzmy, ludzi, którzy się koncentrują właśnie na spadku gospodarczym, względnym spadku gospodarczym ekonomii amerykańskiej i europejskiej, względnie do, powiedzmy, ekonomii chińskiej i Indii i reszty Azji. I
Oni są przekonani, że jednak to pierwszeństwo się już skończyło albo się zaraz zakończy. I pytanie jest, jak byśmy wiedzieli, że tak rzeczywiście jest, prawda? Że rzeczywiście jesteśmy w nowym układzie międzynarodowym i że ci, którzy przewidują, że pierwszeństwo Stanów się kończy, mają rację, a ci jak ja jesteśmy w pozycji Majów i się nie sprawdzamy, prawda? I więc jak moglibyśmy to przetestować, bo to trudno czasami zdecydować, kto naprawdę ma rację. I wtedy byśmy wiedzieli, gdyby w danym kryzysie międzynarodowym inne państwa, powiedzmy Chiny, czy inne ugrupowanie państw prowadziłoby rozwiązanie tego kryzysu, ekspektacje innych aktorów w świecie byłoby, że to państwo, a nie Stany, będą prowadziły rozwiązanie danego kryzysu i że w rzeczywistości tak się dzieje, że czy Chiny, czy Indie, czy Brazylia, różni są kandydaci na pierwszeństwo, prawda? Że rzeczywiście te inne państwa egzekwują swoją wolę, mają swój pomysł na rozwiązanie danego kryzysu i rzeczywiście tak robią. I jak na razie nie ma żadnego takiego dowodu, prawda? Nawet w obecnym kryzysie w Syrii jednak Chiny są bardzo ciche. Rosja coraz bardziej też. I jeżeli chodzi o zmiany klimatowe, tak samo Chiny nie prowadzą żadnej polityki pierwszeństwa czy leadershipu. I jeżeli rzeczywiście taki kryzys kiedyś nadejdzie i w praktyce inne państwa zaczną się angażować w pozycji pierwszeństwa, to wtedy moja analiza i inne analizy też będą musiały się zmienić. Ale do tego czasu, i wydaje mi się, że to zajmie przynajmniej 30 lat, jeżeli nie dłużej, to ogólny podział siły będzie podobny jak teraz, z tym, że, tak jak mówiłem, model podejmowania decyzji będzie mniej na podstawie jednostronnej egzekucji woli Stanów, że Stany podejmują daną decyzję i ją egzekwują, a bardziej na konsultacji, dyskusji z innymi państwami i potem koordynacją z innymi państwami na modelu interwencji w Libii i potem egzekwowanie tej decyzji znowu wspólnotowo i do tego stopnia, że gdzie Stany mogą i potrafią identyfikować wspólne interesy różnych aktorów na świecie, do tego stopnia i wspólnie egzekwować wspólną wolę, do tego stopnia będą dalej, wydaje mi się, na pozycji pierwszeństwa.